Halo, z tej strony inspektor Lestrat, słucham, czy mogę pomóc? Dobrze. Tak, rozumiem. Jakby mógł pan jeszcze adres powtórzyć? Dobrze, dziękuję. Zajmiemy się tą sprawą. Do widzenia. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. Dobry, proszę za mną. Jeśli ludzie pracują już na miejscu, za chwilę tam będziemy. Zostawcie nas samych, panowie. Cóż za pokaz amatorszczyzny, Lestrade, jak zwykle. Załamujesz mnie. Co o tym myślisz? Uraz głowy. Upadaj z wysokości. No. A ty co o tym sądzisz, Sherlocku? Była okna na drugim piętrze, wypadła przez nie, a później ktoś ją tutaj przeniósł. Ale jeżeli to było wypadłe, dlaczego ktoś przeniósł? Nie, co dziwne. Ale to tylko domysły. Tak, sama się transportowała. Ty i te wasze muszczki. A gdzie ona ma wiadro? Watsonie, bardzo cię proszę, żebyś zrobił przesłuchania wśród nauczycieli, dobrze? Dobrze. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego monitoring nie działa? Bo nie. Co za szkoła. Nie mówiłem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Słucham, czym mogę służyć? Chciałbym zadać panu kilka pytań. Proszę, w jakiej sprawie? W sprawie zabójstwa sprzątaczki. A którą to panią sympatyczną takie nieszczęście spotkało? No, pani wczoraj, która na zmianie była. Tak, słucham. Chciałem zapytać, co robił pan wczoraj wieczorem?
Muszę ochłonąć. Bardzo mnie to zaskoczyło, zabolało. Wieczorem roznosiłem dzienniki jak zwykle do klas, które odbywały jeszcze zajęcia. Rozumiem, a która klasa? No między innymi klasa maturalna, czwarta EE. No klasa sumowa. Gdzie jest ta paskudna ryba głębinowa? Taś, 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 chodź tu! Sumie chodź tu natychmiast! Taś, 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 sumie chodź tu! Taś, 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 czemu nie byłeś w ubiegłym tygodniu w szkole Gargamelu 1? Panie dyrektorze, chory byłem. Na co? Zapalenie płuc miałem. Słucham? Zapalenie płuc. Chyba płetwy lewej albo prawej Gargamelu 1. Umiesz grać w piłkę? Masz ty pojęcie jakieś w ogóle? Na pewno większe od pana. Co? Do bramki stawaj. Oczywiście. Strzelę ci karnego, pompujesz 20 razy. Ale jak pan nie trafi, pan dyrektor pompuje. Ale 5 razy tylko. 5 robię. W sumie przecież bym umarł po 20, dajże spokój. 5, albo umowa, albo nie ma umowy. Ale na małą czy na dużą? Na dużą oczywiście. W sumie 20 pompek robisz zaraz. Potrzymam, potrzymam marynareczkę. O kurczę. O kurczę. Paskudna ryba głębinowa. Dawaj mi to okulary. Jeronie jeden. Well, well, well. Nareszcie jesteś. Wybacz, poszedłem powęszyć w piwnicy, ale ktoś mnie zaatakował i związał. Przyszedłem najszybciej jak mogłem. Czy to był nasz zabójca? Jestem tego pewien. Chodź. Nasz niespodziewany gość. Głupcze! Myślałeś, że będziesz krok do przodu, a byłeś dwa do tyłu. Siadaj, mamy do pogadania. Chciałeś przechyczyć starego behapowca? Mogłeś nie wchodzić mi w parady. Popełniłeś jeden wielki błąd. Nie doceniłeś mnie, a ja przygotowałem wszystko lepiej niż myślisz. A teraz, na chwilę przed śmiercią, poznasz prawdę. Zagadałem się i zapomniałem o tej uprzęży. Pani Wiesiu! Nie no, muszę ci powiedzieć, bardzo przejmująca historia, no. To już koniec uprzejmości. Mamy remis.
wasza praca skończona. Tak jest, szefie. Panie dyrektorze, co się panie stało? Dyrektorze, w naszej szkole straszy. O mój Boże, znowu nas zaatakowali. Tak, tak nie widziałem. Spokój, spokój, zaraz sprawę rozwiążemy. Ubierz odstraszacza duchów. O, tak? Ja zadzwonię, mam wizytóweczkę. Mhm. Halo? Z jaskinią 666 poproszę. Mówi całka z łączności. Zły duch zaatakował nas znowu. Kto to jest? Duch konserwatora powierzchni płaskich, sprzątający inaczej. Chłopak, którego zaatakował duch, jest cały zesztywniały ze strachu, no i w dodatku jeszcze zmoczył się. Chyba interwencja jest potrzebna natychmiast. Już będę, za chwilę. Dziękuję panie dyrektorze, ja już idę. No, trzymaj się. No, chcę ze mną grać pokera. W jakim wymiarze go chcecie złapać? Ludzkim. Ludzkim? A od kiedy to duchy są ludźmi? Panowie, zabieracie się tego od nie powiem jakiej strony, bo bym musiał przekląć. Proszę bardzo, włączamy sprzęt. Mamy podgląd do innego wymiaru. Są duchy? Są duchy. No to panowie, w środku jest energetyczny ogranicznik zakłóceń i mając takie sprzęt cicho, to możecie tego ducha zastać. W zasadzie nic dodać, nic ująć. Dziękujemy panie prezesie! Halo, słucham, z tej strony inspektor Grzegorz. Better come.